Po 15 latach przerwy i po kilku latach starań do Bolesławca powróciło kształcenie ceramiczne. Jak na razie od września kilkanaście osób uczy się w klasie technik ceramik w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ale są plany utworzenia kierunku zdobnik ceramiki w szkole branżowej. To odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Rodzime firmy ceramiczne od kilku lat odczuwają brak wykwalifikowanych ceramików, w tym przede wszystkim zdobników. To jest klasa powołana do życia w obecnym roku szkolnym. Po latach mam zaszczyt być jej wychowawcą. Jest to jeszcze niewielka grupa, ponieważ to są nasze początki. Jest to 12 osób, które kształci się w tym kierunku. Kierunek ceramiczny powołano w szkole pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. W tym roku obchodzono by 60-lecie kształcenia w tym zawodzie, gdyby nie to, że w 2003 roku z przyczyn formalnych zakończono kształcenie przyszłych ceramików. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Dziś ceramików zdobników z umiejętnościami brakuje, dlatego muszą ich szkolić firmy ceramiczne, co jak twierdzą jest problemem i dla nich, i dla samych pracowników. Powiat bolesławiecki już kilka lat temu rozpoczął zabiegi o to, by przywrócić w szkole kształcenie ceramiczne. Pracodawcy od wielu lat zgłaszali tę sytuację, że w branży, która ma taki dynamiczny rozwój w naszym regionie, nie prowadzimy kształcenia. Nie było to możliwe ze względu na to, że w klasyfikacji zawodu szkolnictwa zawodowego nie ma takiego zawodu jak zdobnik ceramiki, a o taki najbardziej chodziło pracodawcom. Stąd też te zabiegi. Już pod koniec 2015 roku złożono wniosek do ministra gospodarki, którego efektem było ujęcie w klasyfikacji zawodów technika ceramika. W tej sprawie spotkano się też z minister edukacji i zorganizowano kilka konferencji, zapraszając na nie przedstawicieli branży ceramicznej. To jedna z takich konferencji zorganizowana w lutym tego roku. Tutaj mamy na przykład przy płytkach zdobienie przy pomocy drukarki komputerowej. Jeśli chodzi o specyfikę porcelany, to tutaj mamy kalkomanie, sitodruk i tak dalej. No a specyficzna niszowa bolesławiecka ceramika charakteryzuje się ręczną zdobiną, gdzie manualne doświadczenie i zdolności odgrywają rolę zasadniczą. Dlatego na konferencję zaproszono przedstawicieli różnych branż ceramicznych, od producentów płytek poprzez wytwórców porcelany, na rodzimych producentach ceramiki kończąc. Tylko w firmach ceramicznych na terenie bolesławieckiego powiatu pracuje obecnie około 2000 osób, z czego połowa to są zdobnicy. Powstaje luka pokoleniowa, którą powinno wypełnić kształcenie nowej kadry. Dlatego Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, korzystając z wypracowanych możliwości prawnych, uruchomił od tego roku szkolnego kształcenie na kierunku technik ceramik. Mamy obecnie jedną klasę, właściwie jest to część klasy osób, które upatrują w tym zawodzie swoją przyszłość. I to dla rozwoju branży jest nieco za mało. Żeby branża się w całości dobrze rozwijała, to potrzebna jest szkoła branżowa pierwszego stopnia, szkoła branżowa drugiego stopnia i później kwalifikacyjne kursy zawodowe. I w tym celu, jako jedyna szkoła w Polsce, nie dość, że rozpoczęliśmy kształcenie w zawodzie technik ceramik, to jeszcze złożyliśmy wniosek o prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole branżowej pierwszego stopnia. Od nowego roku szkolnego Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych zamierza stworzyć kierunek zdobnik ceramiki w 3-letniej szkole branżowej. Odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy, ale nie tylko lokalnego, bo przy tworzeniu eksperymentu współpracowali z nami producenci porcelany, producenci płytek ceramicznych, różni eksperci, a także Akademia Górniczo-Hutnicza, że tworzymy coś, co będzie służyło rozwojowi branży w całej Polsce. Dzisiaj my to zaczynamy, może w przyszłości podążą za nami inne szkoły w innych regionach kraju. Po ukończeniu nauki w szkole branżowej absolwenci mieliby szansę kontynuować naukę. To byłaby szkoła branżowa pierwszego stopnia, 3-letnia, po której absolwent mógłby uzyskać tytuł technika, chodząc do szkoły branżowej drugiego stopnia, albo po prostu ukończyć liceum ogólnokształcące dla dorosłych i uzyskać wykształcenie średnie, które też go upoważnia do realizacji dalszych zamierzeń edukacyjnych.
W szkole powstała specjalna pracownia ceramiczna, której stworzenie dofinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakupiono sprzęt i urządzenia niezbędne do nauki zawodu. Nie oznacza to jednak, że nauka odbywa się tylko i wyłącznie w szkole. Jako że to jest pierwsza klasa, więc troszkę zawodu i podstaw zawodu muszą się nauczyć, więc oczywiście teorii jest sporo. Natomiast staramy się, żeby też było sporo praktyki. Do tej pory udało nam się zorganizować wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy, bo to uczniom daje dopiero obraz, pełny obraz zawodu. I na przykład udało nam się też zorganizować Dzień Przedsiębiorczości, kiedy cały dzień, to było 21 marca, kiedy cały dzień uczniowie przebywali w zakładzie pracy, zachowywali się, podejmowali obowiązki takie, jakby byli pracownikami i wtedy zajmowali się akurat zdobnictwem. Bardzo zadowoleni, bardzo im się podobało, więc mam nadzieję, że wszystkie podjęte decyzje o nauce w tej klasie są trafne. Wszystko wskazuje na to, że zajęć praktycznych będzie jeszcze więcej. Na mocy porozumień już czy deklaracji zawartych z pracodawcami wiemy, że kształcenie praktyczne będziemy realizować w zakładach ceramicznych, które wspierają nas od samego początku w tych staraniach o uruchomienie tego kierunku kształcenia. Nasi uczniowie będą jako pracownicy młodociani realizowali praktyczną naukę zawodu w tych zakładach, pobierali także wynagrodzenie im należne za te działania, natomiast kształcenie teoretyczne będzie się odbywało w naszej szkole. Oprócz nawiązywania współpracy z pracodawcami, szkoła nawiązuje też współpracę z uczelniami wyższymi. Nie tylko zakłady ceramiczne nas interesują, bo też uczelnie wyższe, dlatego że to jest technikum, obecna klasa pierwsza, więc to są dzieci, które mają możliwość zdania matury i pójścia na studia, więc Akademia Górniczo-Hutnicza też była w kręgu naszego zainteresowania. Podpisaną umowę o współpracy już mamy, natomiast jeszcze nie rozpoczęliśmy takich działań bardziej praktycznych. Odkładamy to na razie na drugą klasę, ponieważ chcielibyśmy, żeby nasze dzieci też osiągnęły już jakiś poziom wiedzy i umiejętności. Jesienią Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych weźmie udział w międzynarodowym projekcie Cerasmus+, w którym oprócz bolesławian uczestniczyć będzie 7 organizacji z różnych krajów, w tym z Włoch, z Hiszpanii, Finlandii, Czech i Węgier. Jest to bardzo ciekawe i duże wydarzenie, ponieważ będzie wspierało branżę ceramiczną. Przewidujemy bardzo dużo ciekawych szkoleń, warsztatów, współpracy zagranicznej, różnych szkoleń wyjazdowych, czy też praktyk dla naszych uczniów. Także myślę, że będzie bardzo dużo się działo w naszym mieście, również na skalę krajową. Dlatego też zachęcamy wszystkich kandydatów, gimnazjalistów do aplikowania do nasze kierunki ceramiczne, gdyż będzie to niewątpliwa okazja do rozwinięcia się, do poznania, nawiązania kontaktów zagranicznych, do udziału w różnorakich wyjazdach. Także myślę, że będzie naprawdę dużo się działo. Budżet międzynarodowego projektu Cerasmus+, w którym weźmie udział Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, to 300 000 euro.